Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że wszyscy tak pięknie, licznie przybyli i będziemy zaraz formować chorowód nowochódzki, więc niniejszym ogłaszam otwarcie zgromadzenia publicznego pod nazwą Chorowód Nowochódzki 2024. Cieszę się, że po raz piąty wyruszamy ulicami Nowej Huty. Tym razem przypominamy lata 70., które może na co dzień kojarzą nam się trochę z szarością PRL-u. Natomiast Państwo pokazujecie dzisiaj też swoimi strojami, uśmiechami, że to też święto radości, święto młodości, które też w Nowej Hucie było hucznie obchodzone. I na pewno też film, który będzie mówić o muzyce lat 70., pokaże, jak kolorowe to były mimo wszystko lata. Także myślę, że nie będziemy przedłużać i chorobut czas zacząć. Serdecznie podziękować za to, że Państwo z nami dzisiaj byli i że pomogliście nam Państwo pójść z tym chorowodem nowochódzkim ulicami i myślę, że dzisiaj Nowa Huta się stała jeszcze piękniejsza, jeszcze bardziej kolorowa i jeszcze bardziej wesoła i to Państwa zasługa, także bardzo za to dziękuję. Podziękowanie mamy dla Państwa film Życie się stało piosenką, którego jesteśmy z Krzysztofem Wilanem, współtwórcami. Opowiada o scenie muzycznej Nowej Huty lat 70., o największych gwiazdach tamtych lat. Wtedy był taki wybuch tych zespołów, taki boom, że ja nie wiem, chyba ze 100 naliczył w Krakowie. Co szkoła, to był zespół. No to już były Czarne Diamenty, Czarne Koty już tam grały, Shadowsów, z Grzeszczukiem, z Zielińskim u pielęgniarek. Skalpele. Był taki moment, kiedy zespół liczył aż 16 dziewcząt i ja byłam najmłodsza. Stawiali mnie na środku sceny. No i ja zawsze jakoś tam starałam się robić show. Byłyśmy dwa razy w Opolu i chyba z 11 razy w Zielonej Górze i chyba 13 razy w Kołobrzegu. W momencie, kiedy na przykład się przyszło do zespołu, gdzie już miał swoją renomę w Hucie, tak. I ta obecność pierwsza, że się zakwalifikowały dziewczyny do zespołu Smarkule, no to był jednak najpiękniejszy dzień, no bo awansowały. Najważniejsze jest to, co nam to dało. Tą radość życia i koloryt zupełnie inaczej żyłyśmy niż nasi rówieśnicy, zupełnie inaczej. Nie zapomniała mnie, to wszystko gdzieś we mnie jest. Jak ochota na grzech, na smutki, na śmiech. Przed Państwem siostry Doniec, Margaretki, Smarkule, Ryszardy. Legendarne głosy Nowej Huty, proszę Państwa, największe gwiazdy. Zabraliśmy je dla Państwa. Rugby jest to dyscyplina, która przybyła do nas z Anglii. Dyscyplina, która daje możliwość doskonalenia ogólnorozwojowego u dzieci i młodzieży. W rugby podajemy piłkę do tyłu. Możemy w niektórych sytuacjach piłkę kopnąć. No i jest ten element, który wbrew pozorom dzieciom się podoba, ale również młodzieży, czyli obalenie przeciwnika, zabranie tej piłki, więc jest ten element
kontaktu, gdzie zawodnicy również mają możliwość powalczyć w formacji Młyna. Krakodyle Kraków to młoda sekcja rugby, która tak naprawdę od 1 sierpnia rozpoczęła swoją działalność. Natomiast zaczynaliśmy dosyć wcześnie, najpierw przy sekcji szkolnej zlokalizowanej w szkole podstawowej numer 103 Kraków, gdzie trenujemy. Natomiast rugby w Nowej Hucie jest znacznie wcześniej, bo w 2004 najpierw TKKF Oświecenia, później klub rugby Oświecenia, później NHRK. Od tego roku tutaj mamy sekcje dziecięce, mikrusa, miniżaka, żaka. No i mamy również sekcję juniorską, która będzie reprezentować Nową Hutę w rozgrywkach tutaj Mistrzostw Polski Juniorów, zarówno w odmianie olimpijskiej 7-osobowej, jak i w odmianie 15-osobowej w tak zwanej drugiej lidze juniorskiej. No, tradycje nowohuckie kultywujemy, chcemy, żeby właśnie w Nowej Hucie to rugby się ciągle rozwijało. No i stąd pomysł właśnie na założenie klubu, który ma tutaj aspiracje do powrotu sekcji seniorskiej właśnie na rozgrywkach Areny Ogólnopolskiej. Trenuję rugby, bo jest fajnie. Bo można biegać i się wyżej. Na początkujących to może się wydawać trudne, ale później, gdy już się więcej trenuje, to może być łatwiej i trudne. Więc tak średnio. Średnio to jest. Średnio. Najbardziej mi się podobają tutaj bardzo fajne podania, a najlepsze tutaj jest, jak się ma z grą drużynę, przyjemnie się bardzo gra. Tak, to się mówi. Rywalizacje i dużo zabawy, to niech się zapisze. Krakodyle!